Właśnie chciałem wam powiedzieć dzień dobry. Sobie wyszedłem na śniadanie. Zrobiłem sobie serdynki z cebulą bożą i chlebek i herbatka do tego. I wziąłem stojak. O. Sam raz można ustawić. O, jedna ręka, druga ręka. I teraz można sobie. Pysznie. O, pies. Miał dać mu do jedzenia. O, nawet wyprałem. O, świeżutkie, bo to leżało na wersalce, jak ścieka. Nara cicho tam. Krzysiek to jego ciężko, on ciężki do pracy. No właśnie. Cicho, Nero. Tak, Krzysiek dba o ciebie. W dupie ma. On tylko patrzy, jak sam się najeść. O, bardzo dobre. Serdynki. Z papryką czerwoną i z cebulą. Z papryką. To się zrobiło jak sałatka. Boże. Pomidorowa. O, aż widać. Czemu wyprałem odświeżyć. O, poduszkę wyprałem. Jedną, drugą. Kot wczoraj. Ciepło jest, wysechnie do wieczora. Jasne się zrobiło. Bo od płynu taki. Aż tutaj pachnie. I ogółem chciałem pozdrowić Lublin cały, żeby labatki, rączka się zagoiła, żeby kiedy odwiedzili nas. Bardzo dobry. O, zadzwonili do Krzyśka. No, że pijak, alkoholik. A ja sobie rano to też chyba pani Ewa wysłała, cudowna kobieta,
mleko w proszku. Naprosiłem. Masz drobne, kup te, chociaż mleko, bo zostało te płatki i zrobiłem, a nie nagrywałem, bo nie chciałem non stop nagrywać takich samych filmów. Bardzo dobre. I tam te papierosy, co mi ten człowiek wysłał ze Elbląga, to zostawiłem z pół paczki, a otworzyłem te wiceroje, bo one mocniejsze, a ja takie mocniejsze palę, to po pół palę, żeby, bo te jasne, palisz, palisz i nic nie czujesz, że palisz. No. Miał konserwę dać, wysłali i przywiózł jedną i siedzi w domu, nie wiem, gada z ludźmi, gada głupoty, niech się o swoje życie zatroszczy trochę, a nie ja będę go ganiał, a co ja, jestem normalnym człowiekiem, majorem jestem. I chciałbym was serdecznie ale to można tak sobie grać z każdej strony. No i ogółem muszę kończyć, bo muszę do zatrudnienia. Może zobaczę, może jakąś pracę. A zapraszam, pozdrawiam Kasię. A specjalnie szykuję się na wyskok. Na riki-tiki-tak. Będzie niezły znak. No dziękuję.